Proszę Państwa, przechodzimy do komunikatów i tych podobnych oświadczeń. Proszę Państwa, proszę Państwa, przede wszystkim 4 lutego o godzinie 10, bardzo proszę o ciszę. 4 lutego o godzinie 10 przy jubilacie tutaj będzie spotkanie w terenie na temat bariery, o której wnioskowaliśmy, jeśli chodzi o przechodzenie przez alej. W związku z powyższym, kto jest chętny, to zapraszam. Chciałbym wiedzieć, kto idzie, bo być może ja nie dam rady. Żeby nie było. 4 lutego godzina 10. To ja. Wizja lokalna. Spotkanie po stronie jubilatu, ponieważ coś inspektorzy chcą pokazać, choć to jest po przeciwnej stronie, jeszcze zanim przejdziecie na nas. Tak. Proszę Państwa, 30 stycznia, to jest ten czwartek, o godzinie 17 w sali obrad Rady Miasta Krakowa będą konsultacje w sprawie budżetu partycypacyjnego dla Miasta Krakowa. Kto z Państwa? 17 godzina 30 stycznia. Bardzo proszę, aby kto z Państwa jest zainteresowany. Chciałem też powiedzieć, że na najbliższej sesji prawdopodobnie powołamy komisję doraźną do spraw budżetu partycypacyjnego. Bardzo proszę, aby każdy się zastanowił, kto chce uczestniczyć w tej komisji, żeby wtedy poprawkami będziemy dopisywać osoby do komisji lub wcześniej, żeby zarząd wiedział, żeby powołać te osoby. To proszę. Chciałem Państwu powiedzieć o tabliczkach, o uchwale, którą złożyliśmy, o tabliczkach. Panie Andrzeju, bardzo proszę. Tabliczki wszystkie zostaną uznane, oczywiście w sprawie tabliczki na plinik będą jeszcze konsultanty, muszą wystąpić o opinię do odpowiedniego urzędu i około miesiąca kwietnia powinny być wszystkie tabliczki zamontowane, które wnioskowaliśmy. Tak, jeszcze będzie wizja lokalna odnośnie tych tabliczek, które mam na ale to jeszcze raz oznaczę. Szanowni Państwo, Wydział Kształtowania Środowiska dniem 20 stycznia ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Krakowa na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane w ramach programu ograniczenia niskiej emisji, program ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi i program dofinansowania wykonania jednej studii przyłącza kanalizacyjnego. Mówię to Państwu o tym, ponieważ tylko przez Państwa informacje do mieszkańców mogą dotrzeć, bo jak znam, mieszkańcy tego na BIP-ie ani nigdzie mogą nie znaleźć, więc jeżeli gdziekolwiek Państwo czytając tą informację widzicie, że jest potrzeba poinformowania, ewentualnie stosownego ogłoszenia na tablicy, to bardzo proszę, żebyście się tym zajęli. Jeszcze pozwolę sobie szybko, to jest już na stronie internetowej. Jeszcze patrzę szybciutko. Przepraszam, wejdę w słowo. Moment, teraz ja mam komunikaty. Proszę mi nie chodzić. To naprawdę wiadomo. Proszę Państwa, Centrum Organizacji Pozarządowych powołamy też w lutym, tak jak mówiłem, ponieważ jeszcze chcę porozmawiać ze Stowarzyszeniem Nasze Bielany. Jest jeszcze jeden temat, proszę Państwa, a mianowicie samolot na Bielanach. Mówiłem sesję temu na ten temat, że zostaliśmy poproszeni o ewentualne powołanie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie dzielnicy. W rozumieniu takim, że takim dajemy możliwość korzystania na przykład z siedziby Rady Dzielnicy. Na przykład, bo również klub, który przegorzały się zgłosił i również chcą uczestniczyć w tym na terenie klubu. Dwie rzeczy jeszcze, te dwie informacje mam dla Państwa. Pierwsza, wybiłeś mnie już, zapomniałem o tym, o samolocie. Wraca temat samolotu na Bielanach. Trudno mi powiedzieć, jak to będzie. Wystąpił mi z pismem z IKIP do nas o opinię, co sądzimy przed na tej sprawie. My już raz wyraziliśmy się uchwałą, co sądzimy, ale nie wiem, czy nie będziemy zmuszeni podjąć ponowną uchwałę. Natomiast Stowarzyszenie Nasze Bielany chce przejąć samolot i zwraca już uwagę, że liczą na jakieś środki na opiekę nad samolotem. Rzucam to jako hasło, żebyście wiedzieli, że coś takiego jest. Ale przepraszam,
dajcie mi skończyć, żeby zastanowić się, być może ktoś z Państwa radnych ma też jakiś pomysł, jak dalej poprowadzić tą sprawę. To nie będzie łatwy temat, ja nawet nie wiem za bardzo, której komisji dać ten temat do rozważania. Myślę, że powinniśmy wszyscy akurat znać go i mieć swoje zdanie na ten temat. I jeszcze proszę Państwa, jeszcze był jeden temat. No, myślę, że to muszę powiedzieć, czyli te ciastka, które dzisiaj są za sprawą Kuby Markowskiego. Kuba Markowski ma urodziny, czyli chodzi jakieś 56 lat. Myślę, że po zakończeniu, po wszystkim Państwu możecie mu złożyć życzenia, z tego co widzę, to też można się cieszyć razem z nim na uroczystości. Kto z Państwa ma jeszcze jakieś komunikaty? Proszę bardzo. Proszę Kuba. Takie właśnie dwa dobrowolne wnioski. Na Facebooku jest akcja, że Kraków przyłącza się, pomaga Ukrainie. Jeżeli ktoś był zainteresowany z Państwa radnych, można w czterech miejscach, jak link wysłałem tam do dzielnicy z Facebooka, więc można w czterech miejscach w Krakowie przynosić ewentualne rzeczy. To jest restauracja Smak Ukraiński na Kanonicznej, na Szpitalnej Cerkiew, na Szpitala 24, na Wiśnej 11, też i Stowarzyszenie Uniwersum, ulica Długa 61 przez 9. Tam można składać odzież, również żywność, która będzie dostarczona dla mieszkańców Ukrainy, którzy tam walczą o wolne. Wolność demokracji, a druga, ktoś z Państwa chce, to w czwartek takie właśnie spotkanie urodzinowe o godzinie 19 na ulicy Reformacji. Proszę bardzo, Marzek. Ja chciałam zaprosić członków i nie tylko, może ktoś będzie chciał zaszczycić nas obecnością, Komisja Sportu 13 lutego o godzinie 19. Ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś komunikaty? Państwo radni, 20 lutego odkrywamy debatę na temat bezpieczeństwa z mieszkańcami. Jutro powinien być potwierdzony, czy będzie to zespół 18. A 19.20 miejsce powinno być już jutro ustawione. Na komisję to być może. Od 20.19. Moment, Marcin. Chciałam skorygować termin Komisji Ochrony Środowiska w czerwcu w stosunku do tego typu pierwotnie. I od razu w imieniu Maciej infrastruktury 10.06. 17.15 ochrona środowiska, 18.15 infrastruktury. Proszę, Krzysiu, ufania. Proszę, Krzysiek. A propos tej debaty, w jaki sposób jest to zadowoleni poprzez radnych, tylko i wyłącznie masz kuriera, który na stronie internetowej. Nie, dlatego, że pan wyznaczył terminie, ponieważ debata jest uchwałą Krajowej Rady Miasta, a jak jest zsumowany i w marcu będzie debata prezydencka. Są plakaty, będziemy wypełniać, to jest jedyna możliwość. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakiś komunikat? Panie Przewodniczący, w tym roku będzie można wnioski składać w dzielnicy, nie wnioski składać. Nie potrafię jeszcze na to odpowiadać. Czy ktoś jeszcze ma jakiś? Szanowni Państwo, mieszkanka jeszcze chciała zabrać głos, proszę bardzo, jeżeli Państwo. No jeżeli była mowa o ochronie środowiska w tym punkcie. Nie było mowy o ochronie środowiska. Nie było mowy o dokumencie. Nie rozmawiano, bo była mowa tylko o tym, że jest program, który trzeba przedstawić, żeby mieszkańcy go mogli poznać. Aha, i wtedy będzie, tak? Proszę? To 20 maja. Nie, to już jest tam strona internetowa. Chodzi o to, żeby tylko powiadomić mieszkańców, że istnieje. To na stronie internetowej już jest. Także można to znaleźć. Rozumiem, Szanowni Państwo, że to jest już wszystko, tak? Zatem zamykamy 50. obrad.
50. No, 50 sesji rady 97.